Halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja już jestem w Płocku i przygotowuję się do rozładunku oto tego krążka jednego. Ściągam pasy. To budmacik jest jeszcze przede mną, później ja, a dalej, no to co dalej? Stoimy, czekamy. Stoimy, kurde, czekamy. Nie ma na razie co dalej. Nie wiem, co to się dzieje. Czy znowu jakiś pojawia się problem z pracą, czy jak jakiś zastój. Zobaczymy. No ale poniedziałek znowu się dziwnie zaczyna. Pożyjemy, zobaczymy. A na tą chwilę ściągam jeden już pas zrzucony, rozpinam, żeby być przygotowanym, później tylko dach zsunąć i lecimy. Dobra, do później. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, tell me have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain pours down, there's no more tears to cry, tears to cry. Ładnego tabeczka miała Streeta, co? Ej, moi drodzy, jak widzicie, już pozdejmowane, jadę, pędzę, chwilę tam poczekałem na dalszą pracę, półtorej godzinki czekałem i wiecie co, no jadę na pusto do Eisenhutten, 420 km miałem, jak wbijałem tam, tak więc... tak więc pędzę i nie wiem, co będę ładował, czy jeszcze dzisiaj coś, czy po prostu jutro, no nie wiem, na tą chwilę kazał jechać spedytor na Hutę do Niemiec, do Eisenhuttenstadt. No i kolejny właśnie tydzień zaczyna się od już kurde od problemów z pracą, tak więc no. Tak więc no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra, pędzimy dalej. Będę meldował się, jak coś będę wiedział. Dzień dobry, dnia kolejnego we wtorek. 8:50. Ja już na tutaj to jest S11. Tak, do A2 lecę i obwodnicą Poznania autostradową będę do S5 leciał, później S5 do Gniezda na 15 i kierunek Płock. Tylko że na tym tam przy zjeździe na S11 na Katowice, tam gdzieś się potłukły parę osobówek, bo jak widzicie, jest mgła. Miejscami dosyć mocniejsza niż tutaj. No i tam się troszeczkę podobno potłukły, no ale przez Poznań jest jeszcze gorzej. Przepraszam, o tej godzinie z rana. Więc jadę tędy, zobaczymy, co się będzie działo. Pokazuję, że będę gdzieś na godzinę 13. Jeszcze plus pauza, no to tam 14. Gdzieś tak. A już 3 godziny wyjechałem z Huty, bo rano ruszałem z Huty, tam się załadowałem, wyjechałem,
zacząłem pauzować, no i... I jedzie się, i jedzie się. No właśnie. Co dalej? Nie wiem, na razie nie wiem. Nie odzywałem się do spedytora, spedytor do mnie. Będę bliżej, będę się tam odzywał do niego. A jeszcze w czwartek jest święto Czechy, Słowacja, więc zobaczymy. Jaki on ma plan na ten tydzień? No i aktualizacja danych, no faktycznie koreczek jest, no już tu przed zjazdem Luboń się to wszystko zaczęło. No i tak na razie sobie tutaj popylamy powolutku. No i oczywiście tu teorie spiskowe na radio Rodemy o powieści garbsenowych. No i tak to widzicie, wszystko się odbywa. Ciekawe ile tu odwalę. Zobaczymy. No i moi drodzy, aktualizacja kolejna, cały czas w korku. Ale tutaj już są o, pachołki i zaraz będzie widać, co tu się w ogóle powydarzało. Bo gdzieś tutaj się poskrobały. Są lawety. O, Tesla. Tesla też się rozdupcyła. Mercedes, no Tesla też. Tesla też się rozdupcyła. A tu już jest pusto. Nie ma nawet samochodu jednego. Tak kurwa wszyscy poszli. Jak przeciągi. Nie ja pierdolę. Dobra, pędzimy. I jak widzicie, moi drodzy, jestem z powrotem w tym samym miejscu, co wczoraj. O, tam do hali będę wsofywał. Na razie tam wózek duży stoi. Wózek duży stoi i gościu tam jakieś te krążki właśnie przestawia. No i muszę chwilę poczekać, ale już porozpinany będę. Tam wjeżdżał i... rozładowywał. Co dalej, nadal nie wiem. Zaraz będę tutaj dzwonił do spedytora, aby dowiedzieć się, czy jakiś tam plan na mnie ma. No. I to taka aktualizacja. No tam, kurde, całą drogę tak szło, bo szło. Mgła cały czas. Wiecie, cały czas mgła się utrzymuje. Ale jakoś w miarę. Wydaje mi się, że lepiej poszła ta droga dzisiaj niż... wczorajszy, dajmy na to, powrót z powrotem na Eisena. No. Dobra, moi drodzy. Jak coś będę wiedział, to się zamelduję. No i witam, moi drodzy, w środę. No już nie tak rano, bo jest godzina 10:35. A jak widzicie, ja jestem dalej na Passat Stal. A co się tu wydarzyło? A nic się nie wydarzyło. Wczoraj się rozładowałem i kurde, nie ma nie roboty. Czekać. No. Tak więc... siedzę, czekam. I się zaczynam powoli wnerwiać. No. Wnerwiam się delikatnie, bo... no bo lipa jest, no bo kurwa, znowu kolejny tydzień stoję na tygodniu niepotrzebnie. Już 20 godzin prawie minęło i człowiek stoi i czeka. Nie wiem, o co tu wszystkim chodzi, czy rzeczywiście jest taka lipa, czy jak. No i tym oto akcentem się żegnam z wami już dzisiaj. No bo cóż tu dalej...
Nie ma dalej nic tu. Myślałem, że jeszcze jakąś trasę coś tam się zrobi, a tu dupa. Dzięki za obecność na tym odcinku. Zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że jakoś tam, kurde, się zmieni w tym, kurwa, transporcie i będą mieli tą robotę i jakoś się będzie jeździć, no bo kurde, teraz to się nic nie najeździ. Dobra, moi drodzy, do następnego. Trzymajcie się, cześć.